Dziś 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji. Redakcja Fitnie Fat postanowiła zaprosić mieszkańców Olsztyna do aktywnego spędzenia czasu na treningu nad Jeziorem Długim. Fitnie Fat to bezpłatny magazyn dla osób, które chcą być aktywne i zdrowo się odżywiać. Pokazujemy, jak ćwiczyć, by mieć dobrą kondycję i szczupłą sylwetkę. Pomagają nam w tym eksperci. Fitnie Fat to nie tylko magazyn, to także treningi na świeżym powietrzu. Organizujemy aktywne eventy, tak jak dzisiaj nad Jeziorem Długim. Chcemy aktywnie pożegnać wakacje i zachęcić uczestników akcji do ruchu przez cały rok. To inwestycja w przyszłość, we własne zdrowie, dlatego też bądźcie aktywni z Fitnie Fat. Naszym gościem jest pani Beata Kowalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co dzisiaj oznacza życie w zgodzie z naturą? Życie w zgodzie z naturą to według mnie bardzo pojemne hasło. Właściwie każdy dla siebie może znaleźć coś w tym haśle. Ja mogę powiedzieć, czym dla mnie jest życie w zgodzie z naturą. To przede wszystkim jazda rowerem. Już nie korzystam z samochodu, tylko właśnie z tego środka transportu, ekologicznego środka transportu. Życie w zgodzie z naturą dla mnie to także sposób odżywiania, jak najbardziej sport, a także uważność na przyrodę i na drugiego człowieka. No, korzystając ze środowiska naturalnego, właściwie powinniśmy się zastanowić, co nam najbardziej przeszkadza przy tym aktywnym wypoczynku. Ja kiedy jeżdżę lasem, czy poruszam się po mieście, to, a nawet wychodzę z klatki schodowej, to przede wszystkim widzę śmieci. I te śmieci są właściwie takim bardzo trudnym i nawet krępującym dla nas problemem. Wszyscy już wiemy, jak je segregować, wszyscy znamy jakby różne sposoby utylizacji tych śmieci, dużo się o nich mówi, ale chciałabym dzisiaj zadać wszystkim pytanie, czy podnoszą śmieci, kiedy je po prostu widzą. Kiedy mnie zadano to pytanie jakiś czas temu, z przykrością odpowiedziałam, że nie. Że tylko spoglądam na śmieci i właściwie rzucam jakieś krytyczne hasło, że one są, a nic z nimi nie robię. Dlatego ja pomyślałam, że warto by było zachęcić nas wszystkich, ludzi aktywnych, czyli ludzi świadomych, bo ci, którzy spotykają się z nami dzisiaj tutaj, już wiedzą, że sport jest potrzebny, że życie w zgodzie z naturą to także sport, do tego, by zawsze przy sobie mieli reklamówkę. I wówczas damy takie drugie życie reklamówce, w którą będziemy mogli zabrać ten przysłowiowy śmieć, butelkę, cokolwiek, co nam po prostu przeszkadza. A jak zmotywować ludzi, żeby właśnie dbali o swoje otoczenie? No to jest bardzo trudny temat, ale według mnie jedynym sposobem do zmotywowania naszego społeczeństwa to jest promowanie zachowań ekologicznych. Po prostu powtarzanie, metoda zdartej płyty. Im więcej będziemy mówić o tym, że po prostu mamy dbać o środowisko, mówić o tym, jak mamy dbać o to środowisko, nawet podając te proste przykłady, o którym mówiłam wcześniej, no to jestem pewna, że odniesiemy jakiś skutek, bo dzieci już wiedzą, że zakręcamy kran, że nie używamy światła. Właściwie no, mamy bardzo już wyedukowane społeczeństwo, szczególnie to najmłodsze, a nas dorosłych po prostu trzeba też uświadamiać. I myślę, że tylko i wyłącznie mówienie i jeszcze raz mówienie. I wydaje mi się, że czasami warto by było pokusić się o odwagę i tę osobę, która śmieci, po prostu upomnieć. We wrześniu będziemy po raz kolejny obchodzić Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czy takie akcje zmieniają nasze nawyki? Są pomocne w promowaniu ekologii? Bardzo pomocne i na pewno zmieniające nawyki. Pamiętam, jak w naszej firmie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, organizowaliśmy tę akcję jakiś czas temu. To zaczynaliśmy od Dnia Bez Samochodu, czyli od 22 września. Dzisiaj wiemy, że Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to cały tydzień różnych europejskich pod patronatem Komisji Europejskiej akcji. Dlatego rozpoczynamy 16 września tak zwanym Parking Day, czyli dniem, kiedy miejsce
zwykle postojowe naszego szefa zamienimy na ekobiuro. Tam będzie można się z nami spotkać przed siedzibą funduszu. W następne dni będziemy próbowali w parku centralnym informować właśnie o tych śmieciach, które się znajdują i o tym, że warto je podnieść, przy okazji pokazując, że zależy nam na środowisku naturalnym i integrując się jakby z tym tygodniem. A 22 chcemy przed siedzibą funduszu, tak jak to już zwykle bywało, promować dzień bez samochodu, rozdając odblaski naszym przechodniom, turystom, mówiąc o tym, że warto się przesiąść na rower. Według Komisji Europejskiej ta branża zrównoważonego transportu przynosi bardzo dużo korzyści. Ja sama zauważyłam, że jeżdżąc rowerem korzystam z lokalnych produktów, od lokalnych sprzedawców. Nie zatrzymuję się w marketach, tylko po prostu dorzucam się do tego koszyka produktu narodowego brutto lokalnie. Do tego relacje interpersonalne też się jakby zwiększają. Mamy te korzyści też takie duchowe, bo można się zatrzymać, z kimś porozmawiać. Podobno, według obliczeń komisji, sektor rowerowy zatrudnia 650 tysięcy osób w Europie. Ci, co jeżdżą rowerami, żyją 2 lata dłużej. No i myślę, że tak naprawdę to są same korzyści. Zresztą hasło tegorocznego tygodnia zrównoważonego transportu to inteligentny transport, silna gospodarka, czyli tak naprawdę przekładają nam się te wszystkie działania na ekologię. To, co dzisiaj, czyli ten sport, odżywianie, właśnie transport, to, czym się poruszamy i tak naprawdę nasz styl życia i świadomość ekologiczna sprawiają, że nam się po prostu żyje przyjemniej, czego sobie i Państwu życzę.